przygotowująca rozgrzewka, a po niej rywalizacja na boisku podczas meczu treningowego. Dzięki wytrwałej pracy młodzi piłkarze z Praszki osiągają daleko idące sukcesy. Dla chłopaków to jest na pewno duże przeżycie. W sumie dla mnie to też pierwszy taki sukces w mojej przygodzie z piłką dziecięcą. Wytrwała praca przynosi znaczące sukcesy. Dzieci trenują 2 razy w tygodniu. Każdy turniej to jest nauka, to jest podsumowanie tego, co zdobywają na co dzień w czasie treningu. Wyjazd na turniej to jest nagroda. Turniej poszedł nam bardzo dobrze, zajęliśmy 3. miejsce, chociaż pozostał mały niedosyt, ponieważ drużyna, która wygrała turniej, pokonaliśmy ją w meczach grupowych. Troszkę zabrakło nam szczęścia w meczu półfinałowym, w którym przegraliśmy 2-1. Dla najmłodszych to wielkie wyróżnienie. No turniej jest trudniejszy niż to, jak gramy na treningu. My ćwiczymy takie, kiwamy się, strzelamy Karolowi. Bawimy berkę się, gramy też mecze, podajemy sobie z pierwszej też. Kolejne sukcesy na swoim koncie zdobyła siatkarska drużyna juniorów MGOKiS-u Praszka. Zajęliśmy 3. miejsce w województwie opolskim w juniorach. Mieliśmy szansę uczestniczyć w ćwierćfinale Mistrzostw Polski juniorów, które odbyły się w Policach. Było to 48 najlepszych zespołów w kraju. Dla nas to jest wielki sukces. Dzięki temu osiągnięciu mogliśmy spełnić swoje marzenia i tam właśnie pojechaliśmy te marzenia spełniać. Do Polic młodzi praszkowianie jechali świadomi, jak trudne przed nimi stoi zadanie. Bardzo fajna atmosfera, dużo ludzi. Drugi raz byliśmy na takim turnieju. No i bardzo się podobało, nauczyliśmy się dużo i w ogóle. Mieliśmy 2 razy treningi w tygodniu. To nie jest zbyt dużo, ale coś tam zawsze dawało. Nasze oczekiwanie było, że w ogóle się dostaniemy na ćwierćfinały, a potem to się zobaczy, może coś się ugra albo nie. Po chwili przerwy na odpoczynek czas się zabrać do dalszej pracy i treningów. Kolejne zmagania podczas zawodów już niebawem.